Urodziłam dzieciątko zdrowe i mi go dali za chwilę taki strzał, że muszą nas rozdzielić całkowicie. Słowa no, nie są w stanie odzwierciedlić tego, co w takiej chwili czuje matka. Nie płacz, kochanie, nie płacz. Spakowałam się, no i ja wyszłam, on został i tak było przez 13 dni. Ja się czułam, jakbym to dziecko oddała. A jeszcze jak mi wysyłano zdjęcia dziecka, no to już w ogóle. Z dnia na dzień się zmieniał. Ja tego nie widziałam. Moi znajomi nie chcieli uwierzyć w to, że naprawdę takie coś się dzieje, że nawet nie można pójść i nawet przez szybę zobaczyć tego dziecka. Każdy mi wtedy mówił, pisał, że to jest moje prawo, że mam walczyć o to. Tylko jak ja mam walczyć o to, jak lekarz mi powie, dobra, może pani albo zostawić dziecko i my je leczymy, ale pani nie wchodzi, albo zabiera pani dziecko i wypisuje do domu. No to w jaki sposób ja mam walczyć w sytuacji, kiedy zagrożone jest życie dziecka? Tu nie ma. Tu nie ma walki. Ja mam takie odczucie, że po prostu nawaliłam trochę jako mama. To jest takie chyba najgorsze, że człowiek zdaje sobie z tego sprawę, że to dziecko wtedy najbardziej potrzebowało tej miłości, tego przytulenia, tej opieki, tego właśnie bicia serca mamy. Kiedy wiedzieli, że już było źle, po prostu chciałam ją jeszcze zobaczyć. Ale w szpitalu twierdzili, że to nie jest ich decyzja, po czym kazali dzwonić do rzecznika praw pacjenta, do rzecznika praw dziecka. Oczywiście wszędzie dzwoniłam. No i w końcu dowiedziałam się, że tak naprawdę decyzję podejmował dyrektor szpitala, czyli tam, gdzie dzwoniłam za pierwszym razem. Nigdy się z tym nie pogodzę, że przez 3 tygodnie była sama. Że nie mogłam przy niej być, kiedy umierała.